wkłada się laleczkę, blokuje się i kręci. Woo! Jest duży, ma mnóstwo akcesoriów, ale ciekawe, co tam się w środku mieści. Kena z jego super fryzem. Trochę się potargał chłopak na zjeżdżalnię, a Krzyś do samochodu. Cześć wszystkim, witajcie na kanale Marivo. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie olbrzymi plac zabaw dla lalek Barbie. A wpadłam na taki pomysł, ponieważ mam tutaj najnowsze zestawy od Barbie. Już się nie mogłam ich doczekać. Tego zestawu nie mogłam się najbardziej doczekać. Jest to food truck od Barbie, kolejny kamper. Zobaczcie, jak jest duży. Jest też plac zabaw ze Skipper, no bo opiekunek. I jest też wesołe miasteczko z Chelsea. A na deser mam jeszcze Barbie Fashionistas oraz dwóch przyjaciół Chelsea. Ale zanim zaczniemy, to pamiętajcie, zostawiamy łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć bajkę z tymi zestawami. 10 tysięcy łapek w górę i nagrywam bajkę na placu zabaw z Barbie. Wchodźcie też na Instagrama i TikToka i subskrybujcie kanał Marivo. Mam też do Was pytanie, jak mają na imię siostry Barbie? Wiecie? W tym miejscu zrobimy sobie plac zabaw dla lalek Barbie, użyję nowe zestawy i dołożę kilka starych, także tutaj będzie olbrzymi plac zabaw. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Najpierw otworzymy food truck Barbie, on będzie w centralnym miejscu placu zabaw. Otwieram, już się nie mogę doczekać. Jest duży, ma mnóstwo akcesoriów, ale ciekawe, co tam się w środku mieści. Ho, 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 ho. Wyjeżdżamy food truckiem, uwaga. I mamy food truck. Fiu, wow. Teraz jak się to otwiera? O, mamy akcesoria, super. O, jedzonko. Ho, ho. Food truck jest fioletowy, otwieramy. I można go otworzyć. Tutaj mam wszystkie akcesoria i są też super kolorowe naklejki. Nakleiłam wszystkie naklejki, było ich bardzo dużo. Będą tutaj podawane jakieś hamburgery, inne fast foody. Wysuwany daszek, to jest opuszczane. Cały food truck jest otwierany. O, widać całą kuchnię. Jest też sporo akcesorii, także za chwilę je rozłożę. Odeszły z taśmą. Jestem w szoku, że tutaj jest aż tyle akcesorii. Tutaj jest kuchnia do przygotowywania posiłku. Zobaczcie, jest nawet frytownica z frytkami. Kuchenka, a na niej pieką się burgery. O, upieczone? Surowe. O. To jest lodówka i półeczka, żarełko, jakieś lody, jabłuszka. A tutaj jest fajna sprawa, taca już z daniem gotowym. Hamburger, zobaczcie, jak smakowicie wygląda. Miejsce na wydania dań. Jest kolejna taca z jedzonkiem. Jest sałatka, kasa, jest też siedzonko dla lalki, ale nie mamy jeszcze lalki, która by obsługiwała food trucka. Dlatego otworzę Barbie Fashionistas. Nawet ma bardzo stylowe ubranko, pasujące do food trucka. Ustawmy teraz food trucka w miejscu, gdzie już będzie stał. Odkręcić. Barbie, lądujesz za ladą. Food truck już jest. Jest jeszcze cennik, który można postawić przed food truckiem. O. Jak jest food truck, to musi też być miejsce do jedzonka. Ławeczkę. Mam też koszyk z jedzonkiem, więc lalki będą mogły się najeść. Hot dogi też są podawane w food trucku. Mam tutaj też prawie wszystkie moje lalki z bajek. Zaraz sobie wybierzemy kogoś, kto będzie sobie piknikował przed food truckiem. O, Sylwia. Mam nadzieję, że się wiatr nie zmieni. To jeszcze? Jeszcze jedna laleczka sobie usiądzie przed food truckiem. Pierwsze klientki są... O nie, Sylwia spadła. Po prawej stronie zrobimy sobie plac zabaw dla dzieci, dlatego otworzę najnowszy zestaw ze Skipper plac zabaw z serii Klub Opiekunek. Skipper jest siostrą Barbie, także będzie cała gromadka sióstr. Ta-da-dam! Plac zabaw ze Skipper były dwie laleczki w środku, Skipper oraz mała dziewczynka.
podobna do Karolinki lub Kamilki. W zestawie jeszcze jest super sprawa, jest to piaskownica do zabawy oraz różne takie malutkie akcesoria. Żółwik, rozgwiazda, jakiś zameczek i jest też tutaj piesek kinetyczny. Wysypujemy, cioch, 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 rozkopujemy go, cioch, 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 cioch. I zaraz zrobimy sobie zamek z piasku. Bach, 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 pa, pa, proszę, jaki ładny zameczek. Skipper ze swoim klubem opiekunek uwielbiają opiekować się dziećmi, dlatego muszę zrobić trochę większy ten plac zabaw. Mam tutaj taką większą piaskownicę, postawimy ją tutaj z przodu. Jest też bujaczka dla dzieci razem ze zjeżdżalnią i samochód. Nie może oczywiście zabraknąć dzieci Barbie, które będą się bawiły, a Skipper się będzie nimi opiekować. O, proszę bardzo, na zjeżdżalnię, a Krzyś do samochodu. Nie może też zabraknąć miejsca rekreacyjnego dla lalek, dlatego mam kampera Barbie. Nazbierałam jeszcze w studiu mnóstwo akcesoriów, grzebałam, grzebałam i nazbierałam. Teraz to wszystko rozstawimy i zrobimy super zakątek dla lalek. Mały kącik relaksu dla lalek. Jest duży kamper z basenem, hamak, grill, leżaczki. Można leżeć i się opalać. Nie może oczywiście zabraknąć lalek. Barbie leci na leżaczek. Kamila. Jest też róża. Kena z jego super fryzem. Trochę się potargał chłopak. Nie może też zabraknąć boiska. Brakuje jeszcze jednej rzeczy, czyli najnowszego zestawu od Barbie, park rozrywki z diabelskim młynem i Chelsea. Uhuhu, coś tutaj się ukryło. Diabelski młyn. Rozpakowałam już nowy zestaw, jestem mile zaskoczona, ponieważ jest naprawdę super. Diabelski młyn z siedzonkami dla dzieci. Wkłada się laleczkę, blokuje się i kręci. Ciach. Była piękna Chelsea, ma super daszek. Chelsea jest siostrą Barbie i Skipper. Jest kasa z balonami w kształcie gwiazdeczki i serduszka. Jest kolejne stoisko z kołem fortuny. Można kręcić, losy wyciąga i można wygrać misiaczki, pluszaczki albo pieseczki. Jest też stanowisko do zdjęć. Fotobudka. Halo! A co najfajniejsze, w tym zestawie są dwa samochody poduszkowce. Siadamy. Nie może jeszcze zabraknąć przyjaciół Chelsea. I cała trójka się kręci. O nie, jedna wypada! Ale szalona karuzela. Wesołe miasteczko umieścimy tu. Już prawie skończone, ale brakuje mi jeszcze miejsca dla trzech laleczek. Znajdźmy gdzieś dla nich miejsce. Amelia, proszę bardzo. Basia sobie będzie odpoczywała na górze kampera. Jessica na ławeczce. Zabaw, a raczej park rozrywki jest już skończony. Są trzy części. Jest część gastronomiczna, tutaj mamy food truck oraz miejsce do jedzenia. Po tej stronie mamy miejsce do relaksu, do opalania i kąpieli, a po tej stronie jest miejsce dla dzieci. Plac zabaw oraz wesołe miasteczko. I może być ten park coraz większy. Napiszcie mi w komentarzu, który z nowych zestawów najbardziej Wam się podoba. Mi najbardziej podoba się food truck. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli chcielibyście zobaczyć bajkę z tą scenerią. 10 tysięcy łapek w górę. Wchodźcie również na mojego Instagrama i TikToka i subskrybujcie kanał Marivo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!